Dzień dobry, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książkowej incepcji, czyli o książce w książce. O co chodzi? Mianowicie o to, że w książce Ziarna Słowa pojawił się cały rozdział o książce Wściekli na Boga Petera Hitchensa. Ziarna Słowa napisał biskup Robert Barron, taki znany amerykański hierarcha, który chyba już jest jednym z najpopularniejszych katolickich youtuberów. Może znacie go także jako autora książki Po pierwsze Chrystus, którą wydała także Fundacja Prodoteo. Ziarna Słowa to książka o poszukiwaniu ewangelicznych motywów we współczesnych dziełach literackich oraz w filmie. I muszę przyznać, że Wściekli na Boga są tu omawiani w takim bardzo doborowym towarzystwie, bo rozdział poświęcony właśnie Wściekłym na Boga znajduje się dosłownie między takim opowieścią o takiej książce bardzo znanej Hata i między Tolkienowskim Hobbitem. Także naprawdę towarzystwo jest takie doborowe. Jednak wracając do tematu, czyli co o książce Wściekli na Boga napisał biskup Baron. Po pierwsze zauważa, że styl literacki Petera Hitchensa jest skromny i bezpośredni. Według Barona podstawowym tematem książki jest twierdzenie autora, że upadek chrześcijaństwa niesie za sobą także upadek cywilizacji jako takiej. Hitchens dowodzi tę tezę na podstawie swoich własnych doświadczeń, ponieważ pracował jako korespondent w Moskwie w czasach, gdy Związek Radziecki chylił się już ku upadkowi. I pisze on o przypadkach m.in. politycznej korupcji, coraz większym pijaństwie, a także zaniku takich podstawowych ludzkich uprzejmości. A to wszystko w państwie, gdzie religię wyśmiewano jako nienaukową, zacofaną, gdzie osoby duchowne były prześladowane, a nauczanie religii w systemie edukacyjnym było surowo zakazane. Następnie biskup Baron pisze, że Peter Hitchens dostrzega powtórkę takiego sowieckiego programu w twórczości swojego brata, Christophera Hitchensa, i innych popularnych pisarzy ateistów, takich jak Sam Harris czy Richard Dawkins. I uwaga, przeczytam fragment. Co dokładnie pisze biskup Baron? Wszyscy ci nowi ateiści domagają się usunięcia religii jako czegoś szkodliwego. Przedstawiają nauczanie religii jako rodzaj znęcania się nad dziećmi. Wniosek Petera jest taki, że tego typu agresja, choć często ukazywana jako oświecona strategia, może prowadzić do takiego samego moralnego upadku, jakiego był świadkiem w Związku Radzieckim. I swoją refleksję nad książką Wściekli na Boga biskup Baron kończy zdaniem, że mieliśmy mnóstwo okazji, żeby wysłuchać Christophera Hitchensa i w końcu nadszedł czas, by posłuchać jego elokwentnego brata. Przypominam, że książkę Wściekli na Boga wydała Fundacja Prodoteo. W pierwszym komentarzu pod tym filmem znajdziecie link do naszej księgarni. Nie zapomnijcie, że mamy kod rabatowy teraz na święta, także będzie na pewno taniej ta książka. A Wściekłych na Boga polecam ja. Małgorzata Matej.